Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Tomb Raider. W poprzednim odcinku spotkaliśmy naszych przyjaciół ze statku oraz odwiedziliśmy sobie grobowiec. Ok, zaczynamy. Udało się. Ta kobieca postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być słoneczna królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Niesamowite. To jest Chimiko. Ale spójrz. Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Ma pan pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Nie. Pójdziemy, nie. Ale nalegam, byście zabrali nas do swojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie! Zajmę się tym. Nie! Nie, proszę, proszę! Nie. Zostaw! Nie walcz z nimi, Laro. Rób co każą. Daj mnie pistolet. Иди. Пошла. Кем вы jesteście? Чего вы хотите? Тихо! Лара, нужно слухать, мочи! Не рубьте им шипы, прошу! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Пушай ее! Пушай ее! Лара, учекай! Нет! Окружите! Окружите! Только попробуй рыбить. Хотите их! Эй, припроводите их! Зроби се! Если эти не захотят сидеть тихо, вали всех! Доктор Уитман не пописался. Musimy tutaj teraz poczekać i przejść jakoś. Macie coś? Nie mogę ich znaleźć. Uciekła. Szukaj dalej. Tam. Boże. Okej, jeden złapał się w siła. Mają w sobie ducha walki. Ruszać. Większość trzeba będzie zabić. Przydaliby się nowi rekruci. Ej, dziewczyna zniknęła! Wypatrujcie jej! Dobra! Okej, jesteśmy chyba w połowie drogi. Yeah, don't worry.
Думаешь, прячешься, кукла? Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я все тебя... Она тоже была порадочной стервой. Lara uciekała, próbowała się schować, znaleźli ją i rozwaliliśmy komuś głowę. Kurczę, w którą to teraz stronę? Mamy pistolet. Co tu się dzieje? Mam następnego! Zeszła ta! Nie poszedł mi ten pierwszy strzał. Okej, możemy przeszukiwać ciała wrogów, pokonanych wrogów. Zdobędziemy przy nich amunicję i surowce do ulepszania ekwipunku. Teraz idziemy tędy. Mamy amunicję. Skaczemy do góry. Rozładowany telefon. Nic nowego. Co teraz? Znowu jakiś tankowiec? Nie. Wygląda na jakiś okręt badawczy. No to wpadnie nam coś ciekawego.
Niedługo się dowiemy. Nasi już go holują. Co to? Bracie, co się stało? Co tam się dzieje? Wszystko w porządku? Nie ma jak to spaść z drabiny. Laro, jesteś tam? Tak. Widzę dym unoszący się nad ruinami. Nic ci nie jest? O Boże, Rod, mam kłopoty. Oni wszystkich zabijają. Co? Kto? Ludzie. Nie wiem dlaczego. Musiałam kilku zabić. Nie miałam wyboru. Na pewno nie było łatwe. To straszne, ale właśnie było. Rod, musisz ostrzec innych. Teraz się o nich nie martw. Po prostu zrób wszystko, co w twojej mocy, żeby się do mnie dostać, Laro. Spróbuję. Odezwał się do nas Rod, do którego się teraz udajemy. Znaczy w jego kierunku. Dobrze, tu mamy ognisko. Tam widzę, jest jakaś jaskinia. Samolot rozbił się już wiele dni temu. Już drugi raz próbowaliśmy uciec łodzią z katastrofalnym skutkiem. Wiedziałem, że tak będzie. Tak jak za pierwszym razem, spokojne morze nagle się rozszalało. Gdy tylko wypłynęliśmy na otwarte wody, zerwał się wicher, który przygnał niewiarygodną wprost falę. Nasza łódź została ciśnięta na skalisty brzeg, jakby była zabawką. Kolejne dwie osoby nie żyją. Trzecia jest śmiertelnie ranna. Pozostali zaczynają panikować i oczekują, że ja opracuję jakiś plan. Owszem, mam plan, ale nie ma w nim miejsca dla nich. Są słabi i głupi i są tu dla mnie ciężarem. Zasugerowałem, żeby znowu spróbowali uciec, ale ja do nich nie dołączę. To byłoby samobójstwo. Tyle zdążyłem już zrozumieć. Znaleźliśmy jakieś dokumenty rozbitka. Musimy iść do góry. Tutaj jest skrzyneczka, amunicja, skrzynka. Tutaj mamy kolejne zadanie. Piroman. Musimy zniszczyć 5 latarni. Jeszcze tylko 4.
No, znaleźliśmy skrzynię. O, jest kolejna latarnia. Następna latarnia. Co to było? Cicho, cicho! Sprawdźcie z tamtej strony. Tak jest. Szukaj dalej! Wykonaliśmy zabójstwo z ukrycia. Udało nam się uciec. Tu jest jakaś żywność. Wejdziemy sobie tutaj. O, tu jest jakiś skarb. Popularny jedwabny wachlarz. Mógł go używać wieśniak albo szlachcic. Kolejny skarb do naszej kolekcji. Używali ich do przekazywania rozkazów żołnierzom podczas bitwy. Solidny, zrobiony z impregnowanego cyprysu. Znaleźliśmy jakiś relikt. I ruszamy do przodu. O, dokumenty. Kiedy wylądowaliśmy na tej wyspie, wiatr i deszcz ani na chwilę nie dawały nam spokoju. Nie mogliśmy zbudować schronienia ani poszukać jedzenia. Jezu, nie mogliśmy się nawet ruszyć. Zupełnie jakby jakaś olbrzymia ręka przyciskała nas do ziemi.
Kiedy burza zaczęła w końcu cichnąć, przyszedł do nas ojciec Matthias. Był spokojny i łagodny. Wydawał się nas znać. Nasze imiona, skąd pochodziliśmy. Zwracał się do nas w naszym ojczystym języku. A gdy zaczęliśmy go słuchać, wyjawił nam prawdę o tej wyspie. Dał nam wybór. Ocalenie albo śmierć. Niektórzy postanowili mu się sprzeciwić. On bez chwili wahania zabił ich na miejscu. Ojciec Matthias nie wydawał się okrutny ani zły. Po prostu spokojny i zdecydowany. Kiedy tak stałem na piasku, który poczerwieniał od krwi moich towarzyszy, zrozumiałem, że nigdy mu się nie sprzeciwię. Kolejne dokumenty do naszej kolekcji. Czeka nas wspinaczka. Dam radę. Mało brakowało, byśmy spadli. Rota muszą gdzieś tam być. Dotarliśmy do Rota, który walczył z wilkami, a później zemdlał. Chyba jest ranny, albo na pewno jest ranny. Że musimy się teraz udać po apteczkę do jaskini wilków, ale zanim to zrobimy, to sobie rozdamy punkty umiejętności. Z koszmarami jest tak, że prędzej czy później można się obudzić, ale w tym miejscu nie ma przebudzenia, co oznacza, że naprawdę tu jestem. Naprawdę robię te wszystkie rzeczy. Nie, nie myśl o tym, Laro. Nie teraz. To w niczym nie pomoże.
Nie wiem, co się stało z resztą załogi. Mam nadzieję, że wszystko z nimi w porządku. Musi być. Musi być. Nie wiem, co się tutaj do cholery dzieje, ale najważniejsze jest, by Rod znalazł sposób, żeby zabrać nas wszystkich do domu. Kurczę, niepotrzebnie wyszedłem. Odblokowała nam się szybka podróż, teraz możemy się przemieszczać. Tu są nasze umiejętności. Ostatnio trochę źle wybrałem. Teraz pójdziemy sobie w łowy. Ponieważ tutaj są fajne ten zdolności, jak mistrz łuku, mistrz pistoletów, mistrz karabinu. Jeżeli je odblokujemy, to możemy wykonywać mistrzowskie zabójstwa. Bo fajnie wygląda. Mamy pewny strzał. Skupiony umysł daje ci więcej czasu na wycelowanie. Zabójczego strzału. Aha. Mamy jeszcze jeden punkt do rozdania. Weźmiemy sobie kolekcjoner kości. Umiejętne uprawianie ciał zwierząt pozwala na zdobywanie więcej surowców. Dobrze, ruszamy do tej jaskini. Tu jest kolejne zadanie, ale nie mamy jak go wykonać. Powinniśmy podpalić to coś. Kurczę, gdzie to było? A tutaj trzeba wejść. A w tą stronę musimy iść. Tylko. Aha, już rozumiem. Musimy przejść tędy. Skoczymy sobie tutaj. Wszystko jest w
środek. Jesteśmy przy jaskini. Dobrze, mamy bagaż. Musimy się teraz stąd wydostać. Zostaliśmy zaatakowani przez wilka. Lara musiała go zabić. W dość okrutny sposób. Wyszliśmy z jaskini. Możemy udać się na dół. Skrzynkę. Jesteśmy już u rota. Gdzie taka młoda dama nauczyła się czegoś takiego? Na nocnej zmianie w Nine Bells. Żaden wilk nie oprze się tulipanowi. Hej, znalazłaś. Dobra robota. No to rozumiem, że teraz powinniśmy z tym pójść do wieży radiowej. Dokładnie. Stamtąd mielibyśmy najlepszy zasięg i to w każdym kierunku. Słuchaj, Laro, musimy nadać sygnał SOS, a ja w tym stanie nie dam rady się wspinać. Tak, bałam się, że właśnie to zamierzasz powiedzieć. Poradzisz sobie, Laro. W końcu jesteś z Croftów. Ale chyba nie tego rodzaju. Jasne, że tego. Po prostu jeszcze o tym nie wiesz. Mam nadzieję, że szybko się uczę. Tylko uważaj na siebie.
najpierw wypróbuj ten czekan tam na ścianie. Dobrze, uratowaliśmy Rota. Raczej opatrzyliśmy go. Dostaliśmy lepszy czekan, teraz możemy się wspinać po półkach skalnych. Dobrze, w dzisiejszym materiale to by było wszystko. Do zobaczenia w następnym, gdzie udamy się do wieży radiowej.